22 konkurs i każdy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Oddziaływanie jest szerokie. Praktycznie Polska północno-zachodnia jest tutaj cała reprezentowana. Konkurs po 22 edycjach z roku na rok jednak się zmienia, bo dzisiaj, jeśli popatrzymy na te statystyki, coraz więcej osób łączy matematykę z informatyką. I to jest chyba ta największa zmiana jakościowa, która w tym konkursie nastąpiła, ale która jest chyba też odzwierciedleniem trendu, który jest na rynku zatrudnienia. W tym roku celowo zrobiliśmy tak, żeby ten konkurs nieco utrudnić. Zrobił to zarówno fizyk, jak i my, matematycy. No, efektem tego jest, że troszeczkę procentowo mniej mamy laureatów niż było to w latach ubiegłych, bo zwykle było to 40-50 laureatów, znaczy osób, które przekroczyły próg 50%, może tak. W tym roku tych osób było 37. Każda szkoła, która doprowadziła do ścisłej czołówki swoją młodzież, otrzymuje drukarki 3D, stosowne puchary w zależności od miejsca i dyplomy. Młodzież otrzymuje nagrody pieniężne 1750 zł i 500 zł. Tak samo nauczyciele za tych najlepszych otrzymują nagrody pieniężne i upominki. Mam zaszczyt i przyjemność prowadzić dzisiejszą uroczystość wręczenia nagród laureatom 22 konkursu Bieg po Indeks. Gratuluję pani, zapraszam na studia. Gratuluję, zapraszam na studia. Gratuluję pani i zapraszam na studia. Trzecie miejsce to pan Maciej Swarmbier z Gdańskiego Liceum Autonomicznego w Gdańsku. Zapraszam. W zastępstwie. Drugie miejsce pan Marceli Sokulski z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Zbigła w Koszalinie. Tak szczerze to zrobiłem sobie zestaw z poprzedniego roku. No to chyba był poprzedni rok. Stwierdziłem, że ciekawe zadania mogą przyjść na konkurs. No i zająłem drugie miejsce. Dziękuję. Miejsce pierwsze pan Rafał Wolniak z Gdańskiego Liceum Autonomicznego w Gdańsku. Niektóre z tych zadań są podobne w formie do tych, które mogą pojawić się na maturze. Także jest to bardzo dobre przygotowanie się do matury, ale również sprawdzenie swoich umiejętności przed egzaminem maturalnym. Dla mnie osobiście zaskoczeniem było to, że zadanie, które wcale nie miało być tym trudnym zadaniem, mianowicie zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, okazało się w tym wypadku takim zadaniem, które ustawiło całą klasyfikację, jak gdyby, konkursu. Nikt tego zadania nie zrobił poprawnie. Pierwsze miejsce Gdańskie Liceum Autonomiczne w Gdańsku, pani dyrektor Monika Biblis. Jeśli nie ma, to zapraszam uczniów. Jeszcze raz gratuluję i przekażcie młodszym kolegom, że za rok zapraszamy następnych. Dziękuję bardzo.